Jeśli ktoś lubi wracać tam, gdzie był już, to Katowice będą dobrym miejscem, a konkretnie okolice ulicy Mariackiej i Tylnej Mariackiej. Od kilku dni z jednej z elewacji na mieszkańców spogląda tam legendarny piosenkarz i muzyk Zbigniew Wodecki. Paweł Jędrusik. Mural został odsłonięty na początku tygodnia. Na mieszkańcach robi duże wrażenie. Praca wzbudziła też bardzo pozytywne reakcje w internecie. Super. Pierwszy raz widzę, no ale elegancko, no. Bardzo ładny. Pani lubiła Zbigniewa Wodeckiego? Bardzo, bardzo, bo to jest taki piosenkarz, który pozostanie dość długo w naszych sercach, nie? Pomimo, że już go między nami nie ma. Przepiękny. Przepiękny. Ja go uwielbiałam. Piękny jest. Myślę, że zasłużył sobie jak najbardziej na takie upamiętnienie. Pan lubił jego muzykę? Szczerze mówiąc, nie słuchałem zbyt wiele, ale myślę, że to jeden chyba z bardziej znanych kompozytorów. Właśnie dzisiaj dowiedziałam się z internetu, że taki mural odsłonięto. No i przyszłam sobie zobaczyć. Super, naprawdę bardzo pozytywnie. Autorami muralu jest duet Czary Mury, czyli Marta Piruk i Marek Grela. To ci sami artyści, którzy stworzyli m.in. mural z wizerunkiem Ryszarda Ridla w Tychach. Tym razem namalowali inną ikonę polskiej muzyki. Projekt w odrobinę innym kształcie powstał na potrzeby konkursu w Opolu z okazji 60-lecia festiwalu. Nie udało się go wygrać, ale projekt na tyle nam się podobał, że chcieliśmy go zorganizować w innym miejscu. I szukaliśmy długo, szukaliśmy w całej Polsce, od Sopotu po Śląsk, miasta. Jak się okazuje, najciemniej pod latarnią, bo się okazało, że rodzina Wodeckiego jest z Katowic. Niewiele osób wie i wiele osób jednocześnie pyta, dlaczego akurat w Katowicach, bo korzenie Wodeckiego są z Katowic. Mural został sfinansowany przez Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWB oraz firmę Energokompleks Piekar Śląskich. Ta druga w związku z powstaniem pracy planuje większe uroczystości. Postanowiliśmy również upamiętnić działalność czy też twórczość Zbigniewa Wodeckiego. I dlatego w Teatrze Śląskim w Katowicach 4 października planujemy uroczyste otwarcie właśnie murala, odsłonięcie murala. Będzie to miało miejsce przy samym muralu, a później główne właśnie obchody przeniosą się do teatru. Tam chcemy zorganizować spektakl muzyczno-aktorski, który będzie właśnie przedstawiał twórczość Zbyszka Wodeckiego. Koszt wykonania muralu wyniósł 60 tysięcy złotych.